Szczęść Boże! Witam Was w kolejnym odcinku naszego vloga Liturgia od Zakrystii. Dzisiaj powiemy sobie o miejscu przewodniczenia. Miejsce przewodniczenia to nie tylko przestrzeń, w którym znajduje się tron dla przewodniczącego, ale jest to również miejsce, w którym rozpoczyna się i kończy msza święta. Z tego miejsca kapłan może głosić homilię, a w kościołach katedralnych w tym miejscu jest katedra biskupa, to znaczy jego tron. Miejsce przewodniczenia znajduje się w apsydzie kościoła, to znaczy na głównej ścianie za ołtarzem. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam Was do lajkowania oraz subskrybowania i pozostawienia po sobie komentarza. Szczęść Boże i do zobaczenia.